Minęło 8 lat od momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wraz z działającą elektrownią szczytowo-pompową i stacją systemową miała stanowić zespół energetyczny Żarnowiec. Planowane było wybudowanie w dwóch etapach czterech jądrowych bloków energetycznych o mocy 465 MW każdy. Na powierzchni około 200 hektarów nad południowo-wschodnim brzegiem jeziora Żarnowieckiego dla realizacji obiektów elektrowni stworzono infrastrukturę socjalną, techniczną oraz zaplecza budowy. Film prezentuje aktualny stan inwestycji w 9 miesięcy po decyzji rządowej z grudnia 1989 roku wstrzymującej budowę. Podstawowym obiektem pierwszego etapu inwestycji jest budynek główny, zawierający dwa bloki energetyczne z wodnymi reaktorami ciśnieniowymi. Będą się w nim znajdowały także układy technologiczne oraz zwielokrotnione systemy bezpieczeństwa. Od jakości wykonania tego obiektu w znacznej mierze zależy bezpieczeństwo elektrowni. Budynki reaktorów posadowione są na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej o grubości prawie 3 metrów. Wraz z wieżami lokalizacji awarii wchodzą one w tzw. układ pomieszczeń szczelnych, będących obudową bezpieczeństwa elektrowni. Widoczne na zdjęciach konstrukcje budowlane wznoszą się na wysokość 12 metrów od poziomu płyty fundamentowej. W ściany wmontowane są specjalnej konstrukcji drzwi i hermetyczne przepusty rurociągowe zapewniające szczelność pomieszczeń. Gdyby budowa była realizowana zgodnie z harmonogramami, wszystkie widoczne pomieszczenia przykryte byłyby już stropami, a na ukończeniu byłyby wszelkie prace żelbetowe.
rynek gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Tu wykonano około 50% robót żelbetowych. Przepompownia centralna będzie dostarczała wodę z jeziora Żarnowieckiego do chłodzenia skraplaczy turbin w maszynowniach. Roboty żelbetowe wykonane są w granicach 80% i można przystąpić do montażu konstrukcji stalowych. Przy wznoszeniu ścian budynku głównego po raz pierwszy w Polsce zastosowano specjalną technologię z wykorzystaniem przestrzennych bloków zbrojeniowych. Łączą w sobie dwie funkcje. Są elementami konstrukcyjnymi i jednocześnie formą, którą wypełnia się betonem. Przestrzenne bloki zbrojeniowe dla pierwszego etapu budowy wykonano w 80%. Na pobliskim placu zgromadzono około 1000 tych prefabrykatów. Ta ilość pozwoliłaby na podwyższenie budynku głównego o kolejnych 12 metrów. Produkcja elementów odbywała się w zespole baz dalekich Gdynia-Cisowa, skąd transportowano je na teren budowy. Każdy blok musiał odpowiadać określonym w dokumentacji wymogom technicznym i przed wbudowaniem przechodził odbiór według określonej procedury. Na placu budowy uruchomiono 4 węzły betoniarskie Stetter, czynne cały rok, o praktycznej wydajności 36 m sześciennych na godzinę każdy. Część kompleksu wytwórni betonu stanowią estakady rozładunku kruszyw. W tych magazynach i na placach składowych znajdują się materiały i urządzenia zakupione na wyposażenie obiektów elektrowni. Chociaż wcześniej pojawiły się problemy związane z realizowaniem dostaw przez generalnego dostawcę, budowa nigdy nie miała przestoju spowodowanego ich brakiem. Obecnie pojawiły się poważne kłopoty związane ze spiętrzeniem dostaw importowych, które z uwagi na podpisane długoterminowe umowy dostarczane są na budowę w większości właśnie w roku jej zawieszenia. Brak środków na ich finansowanie stawia generalnego dostawcę w bardzo trudnej sytuacji. W 1990 roku zostaną zrealizowane dostawy o łącznej wartości 250 miliardów złotych, w tym importowe na kwotę 190 miliardów. Decyzja o wstrzymaniu inwestycji dotknęła także przemysł krajowy. Wiele przedsiębiorstw znalazło się w sytuacji konieczności przerwania produkcji zamówionych urządzeń i dochodzenia swych należności za poniesione na ten cel nakłady na drodze sądowej. Generalny dostawca przyjmuje dostawy, przeprowadza ich kontrolę wejściową i prowadzi gospodarkę magazynową. Magazynowanie odbywa się w nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektach wybudowanych dla potrzeb inwestycji. Powstały ciągi przesuwanych wiat do składowania elementów o dużych gabarytach i place z suwnicami. Niektóre pomieszczenia posiadają specjalne posadzki oraz klimatyzację w celu stworzenia odpowiednich warunków składowania specjalistycznych urządzeń. Składowane są części do reaktorów dla pierwszego etapu budowy, elementy głównego systemu wymiany ciepła w postaci rurociągów, zasów i pomp cyrkulacyjnych. Kompletna 250-tonowa suwnica oczekuje na montaż w budynku głównym. Wiele urządzeń wykonano ze specjalnych gatunków stali, spełniających wysokie wymogi jakościowe. Oto urządzenia specjalnych układów oczyszczania wody produkcji węgierskiej. Materiały zgromadzone u producentów urządzeń dla potrzeb produkcji oraz koszt realizacji częściowej niektórych urządzeń o długim cyklu inwestycyjnym powiększa stan zadłużenia. Dochodzi do spiętrzenia dostaw. Z powodu przerwania inwestycji wielu urządzeń trafiających na budowę nie można było zainstalować w obiektach docelowych elektrowni. Spowodowało to konieczność przygotowania dodatkowej powierzchni magazynu.
Na przykład wytwornice pary, każda o wadze 170 ton, przechowuje się w wiatach namiotowych. Obok przygotowano do zmontowania elementy kolejnych wiat, w których będą magazynowane jeszcze w tym roku następne wytwornice pary. W hangarach na lotnisku w Babich Dołach przechowywane są dostarczone z Czechosłowacji zbiorniki reaktorów. Znajdujące się już w kraju reaktory i wytwornice pary stanowią najdroższą część wyposażenia elektrowni. Jako obiekt docelowy przekazano do eksploatacji ciepłownię grzewczo-rozruchową o wydajności 140 ton pary na godzinę. Oprócz wytwarzania ciepła i pary dla potrzeb budowy, przewiduje się jej wykorzystanie do próbnego rozruchu pierwszego bloku energetycznego. W listopadzie 1987 roku nastąpił rozruch oczyszczalni ścieków z przepompowniami. Jest to zintegrowany obiekt złożony z współzależnych technicznie nowoczesnych oczyszczalni ścieków sanitarnych i deszczowo-przemysłowych. W połowie roku 1988 rozpoczął pracę ośrodek pomiarów zewnętrznych z wysokim na 205 metrów masztem meteorologicznym. Jego przeznaczeniem jest prowadzenie badań stanu naturalnego środowiska na obszarze budowanej elektrowni i jej okolicy oraz kontrola wpływu elektrowni jądrowej na otoczenie. W roku bieżącym liczba pracowników zatrudnionych na budowie żarnowca zmniejszyła się z 6 tysięcy do około 1000 osób. Ich zadaniem jest utrzymanie istniejącego majątku, jak się szacuje, wartości 500 milionów dolarów w należytym stanie technicznym. Nad Jeziorem Żarnowieckim zlokalizowano bazę hotelową o łącznej liczbie 2200 miejsc hotelowych. Wybudowano już ponad 1700 mieszkań wraz z infrastrukturą na terenie Wejherowa, Redy, Lęborka oraz wsi Gniewino. Zaprezentowany stan budowy można zilustrować diagramami ukazującymi poziom zaawansowania poszczególnych elementów inwestycji. Rzeczowe zaawansowanie realizacji dostaw reaktorów dla pierwszych dwóch bloków wynosi 90%. Na główny system wymiany ciepła składają się m.in. wytwornice pary, główne pompy cyrkulacyjne, rurociągi i tym podobne. Stan zaawansowania dostaw wynosi 55%. Elementy turbozespołu, w których wykonawstwo realizowane jest przez przemysł krajowy. Tu poziom zaawansowania dostaw wynosi 20%. Dostawy urządzeń transportowo-technologicznych zrealizowano w 60%. Urządzenia te stanowią specjalistyczne wyposażenie elektrowni. Urządzenia ochrony biologicznej to przede wszystkim specjalne ciężkie drzwi, które widzieliśmy w budynku reaktorów. Poziom realizacji dostaw 80%. Dostawa urządzeń wentylacyjnych zaawansowana jest w 30%. Do produkcji wielu urządzeń i instalacji technologicznych oraz na wykładziny ścian i podłóg w obiektach jądrowych stosowana jest specjalna wysokostopowa stal austenityczna. W magazynach znajduje się 80% pokrycie potrzeb budowy. Urządzenia specjalnych systemów oczyszczania wody w układach technologicznych bloków jądrowych zakontraktowano na Węgrzech. Dostawca zrealizował 60% kontraktu.
Budowa obiektu głównego i budynku, w którym przetwarzane będą i przechowywane odpady promieniotwórcze, zaawansowana jest w 40%. Przepompownia centralna z kanałem doprowadzającym wodę chłodzącą zrealizowana jest w 60%. Obiekty zaplecza oraz obiekty towarzyszące są zrealizowane prawie w całości. Plany budownictwa mieszkaniowego są wykonane na poziomie 80%. Wszelkie inne inwestycje, takie jak na przykład budowa i przebudowa dróg, poziom zaawansowania 80%. Nie zakupiono natomiast do tej pory elementów automatyki i urządzeń pomiarowych. Wobec braku dostaw możliwy jest zakup i zastosowanie najnowszej automatyki zachodniej. Na zakończenie zestawienie wszystkich zaprezentowanych tu diagramów. Budowa elektrowni jądrowej Żarnowiec jest przygotowana technologicznie i organizacyjnie do szybkiej i nowoczesnej realizacji. Inwestycja czeka na decyzję przesądzającą jej dalszy los.